Dzień dobry. W zeszłym roku kupiłem sobie taki zestaw, czyli plecak, chestpack, pas biodrowy i szelki. I pod filmami, na których to widzieliście, padały często pytania, jak mi się to spisuje, czy jestem z tego zadowolony. Więc stwierdziłem, że nagram film, w którym właśnie opowiem kilka słów z mojej perspektywy, jak to wygląda, za i przeciw, czy warto, czy nie warto, moim zdaniem oczywiście. Ten cały zestaw możemy nosić w trzech konfiguracjach. Plecak razem z chestpackiem, sam chestpack na szelkach albo sam chestpack na pasie biodrowym. Oprócz tego też Wam pokażę, jak to wygląda w środku, jakie pudełka się tam mieszczą i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy może od chestpacka na szelkach. W zestawie mamy takie szelki. Z tyłu na szelkach również jest uchwyt na podbierak. Możemy sobie tutaj bez problemu przypiąć magnes i mieć go na plecach. W chestpacku mamy cztery uchwyty z tyłu. Możemy je schować tutaj w środku, jeżeli nosimy to w innej konfiguracji, żeby nam to nie przeszkadzało, więc powierzchnia nam się z tyłu robi całkiem płaska i wtedy żadne sznurki nam tutaj nie dają. Na szelkach mamy miejsce na wsunięcie tego uchwytu, czyli wsuwamy jeden. I wygląda to w ten sposób. Jest to chyba najwygodniejsza z możliwych opcji, jeżeli nie potrzebujemy dużo sprzętu nad wodą. Minusem tego rozwiązania w moim przypadku jest to, że jeżeli założę kamerę na klatkę piersiową i gdzieś sobie chodzę po tej wodzie, to jest problem z kadrem, ponieważ jak się schylam, to automatycznie wchodzi nam ten chestpack w kadr, no i widzimy bardziej jego niż podbieraną rybę, czy ewentualnie wypuszczaną rybę. I oprócz tego minusem też jest to, że nie mamy tutaj jak przyczepić wędki. Drugim wariantem noszenia tego chestpacka jest pas biodrowy, odnośnie samego pasa. Jest on wykonany w ten sposób. Tutaj mamy jeden zaczep ala takie ucho, ale to jest bardziej nam potrzebne do spięcia go razem z plecakiem, zaraz Wam to pokażę. No i tutaj z drugiej strony mamy też ucho, ewentualnie jakbyśmy chcieli coś do tego przytroczyć. Tutaj już sobie może przełożymy ten pas w tym miejscu. Następnie tutaj i zakładamy. No i trzyma nam się to wszystko ok, w sumie jest dość wygodnie, ale w ten sposób też za bardzo z tym nie chodzę, ze względu na to, że jak brodzę i mamy gdzieś jakieś głębsze partie wody albo chcę gdzieś kucnąć, to automatycznie jest to od razu w wodzie. I już jest z mojej perspektywy, wygląda to w ten sposób, że mam to przełożone przez ramię. W tym momencie tutaj mam kamerę i nic mi nie zasłania kadru, ani się o nią nie owija. A chestpack mam tutaj z tyłu i ewentualnie jak potrzebuję zmienić muchę, to go sobie przesuwam i tyle. No i oprócz tego też mamy tutaj jeszcze na ramieniu możliwość przypięcia magnesu i wtedy też nie ma problemu z podbierakiem. Kolejną opcją noszenia tego jest przymocowanie go do plecaka. Żeby przymocować pas biodrowy do plecaka, należy przesunąć go tutaj z tyłu. A, jeszcze tak, na tutaj pod spodem mamy rzepy i tutaj mamy też rzepa, więc zaraz po przesunięciu nam się to wszystko złączy i nie będzie nam się przesuwać podczas chodzenia nie tą stroną. Okay. Czyli mamy to przyłożone. W tym momencie możemy to nosić w tej konfiguracji, czyli chestpack dalej przy pasie biodrowym, plus do tego mamy już plecak.
Ewentualnie jest jeszcze opcja też przyczepienia go do klatki piersiowej. I w tym momencie, tak jak wcześniej, korzystamy z tych zaczepów. I te zaczepy sobie wsuwamy tutaj. Pas piętrowy spinamy. I w pasie biodrowym tutaj mamy też klipsy i w te klipsy go wpinamy. I w tym momencie mamy go przyczepionego, no ale tak jak wcześniej, jak go nosiłem na samych szelkach, to również jak się schylam, odchodzi mi i wchodzi w kadr, więc w ten sposób też go nie noszę. I teraz jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak wyglądają te rzeczy w środku, warto powiedzieć o tym, że pomimo, że jest tutaj taka warstwa materiału, który wygląda jak wodoodporny, nie jest to wodoodporne i przy nawet jakimś tam lekkim deszczyku, ale takim, który będzie padać cały czas, to po godzinie już mamy praktycznie wszystko w środku wilgotne. Jakiś czas temu byłem właśnie na rybach, tutaj gdzieś macie link, z tym zestawem i w plecaku miałem sadzonego drona i po 15 minutach deszczu, jeszcze zanim się na dobre rozpadało, nim doszedłem do samochodu, okazało się, że cały dron jest mokry, więc gdzieś tutaj między szwami, ewentualnie na plecach, po prostu ta woda bardzo dobrze wchodzi i zostaje w środku. Trzeba mieć na uwadze, żeby cały sprzęt, który nie toleruje wody, był jeszcze dodatkowo do tego zabezpieczony. Odnośnie miejsca i dodatkowych rzeczy. W zestawie dostajemy jeden sznurek wysuwany. Tutaj mam przypięte nożyczki. Oprócz tego dołożyłem drugi sznurek na drugą stronę. Już mamy tutaj przewidziane miejsce na niego. I mam obcinaczki, tak żeby to wszystko zawsze było pod ręką. Teraz w środku. W środku prezentuje się to tak. Tutaj mamy dużą kieszeń plus do tego jeszcze siateczkę, pod którą możemy coś wsadzić. Odnośnie pudełek. Załóżmy, że mamy takie dwa pudełka i to jest wszystko, co nam do tego czastpaka wejdzie. Tutaj już dodatkowego pudełka nie jesteśmy w stanie upchać, więc albo mniejsze pudełka, jeżeli mamy, załóżmy tam nimfy, suche muchy, mokre muchy, no to albo musimy wcześniej wiedzieć po prostu, na co będziemy łowić, ewentualnie mieć mniejsze pudełka, w które te muchy będziemy wsadzać, jeżeli załóżmy idziemy z samym czastpakiem tylko i wyłącznie. Więc to jest na minus na pewno. I od frontu mamy kieszonkę, która ma tutaj paski, które nie pozwalają, żeby nam się to dalej otwierało. Tutaj mamy dwie kieszonki, w jednej mam kartę, w drugiej żyłkę dwukolorową i plus żyłki luzem. Jakbym chciał je gdzieś spiąć razem, to jest problem, ponieważ no, nie mieszczą się już po prostu spięte i wtedy nam by się to wszystko nie domykało. I teraz plecak. W plecaku mamy tutaj dwie siatki. Z jednej strony od razu w zestawie jest taka gumka. Możemy sobie bez problemu wsadzić tubę albo wędkę, położyć przez to i nosić bez problemu. Z drugiej strony nie mamy już tej gumki, ale są paski, przez które ewentualnie też możemy jakiś sznurek dać albo coś do tego przytoczyć i tutaj bez problemu wchodzi woda. W butelce tego mamy jedną kieszonkę, jakąś na drobniejsze rzeczy, które z tej głębokości. Uchwyt na podbierak. Szczerze mówiąc, to jak mam magnes przypięty do tego uchwytu, to jest straszny problem, żeby trafić magnesem, więc ustawiam to z boku i wtedy gdzieś tam, jak dam rękę do tyłu, to łatwiej jestem w stanie wygrzebać ten magnes niż gdzieś tutaj na środku. Stąd już wszystko. I w środku mamy jedną dużą kieszeń bez żadnych przegródek. Plus do tego jeszcze jakąś gumkę tutaj na coś węższego, coś a la laptop na przykład. Tak podsumowując, jest to zestaw, który biorę albo jak idę na ryby na cały dzień i wiem, że nie wiem, kiedy mi się przyda na przykład dron, czy po drodze wiem, że będę załóżmy musiał coś zjeść, no to wtedy ewentualnie biorę jeszcze kuchenkę małą plus coś do jedzenia. Ewentualnie jeżeli idę też na ryby gdzieś tam na 2 godziny, no to wtedy biorę sam czastpak i to też tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie wiem, na co będę łowić, ponieważ jak nie wiem dokładnie, jak tutaj idę do wody, to też za dużo tych pudełek
tam nie wsadzę, no i wtedy biorę kamizelkę. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu filmach. Na pewno będzie ich więcej. Zachęcam również do zostawienia łapy w górę i subskrypcji. I do zobaczenia nad wodą.